Co warunkuje długość życia naszych psów? Jaki mamy na nią wpływ? Jak możemy zmaksymalizować poziom sprawności i komfort życia naszego psa? Ale najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, jak długo żyją psy? Średnia długość życia psa to około 13 lat. Odchylenia od tej wartości są jednak w praktyce ogromne. Rasy duże raczej nie cieszą się długowiecznością. U dogów niemieckich, bernardynów i innych olbrzymów wiek od 7 do 8 lat można już uznać za sędziwy. A zwierzęta osiągające 12 lat są wyjątkowymi szczęśliwcami. U psów małych i miniaturowych niczym niezwykłym jest dożywanie 16 czy 17 lat. Oprócz wielkości psa, znaczenie ma też obciążenie danej rasy schorzeniami i uwarunkowaniami genetycznymi. Przykładowo, psy ras z tendencją do występowania określonych nowotworów lub chorób serca będą statystycznie żyły nieco krócej niż te podobnych rozmiarów, które nie mają predyspozycji do występowania takich problemów. Odejście psa, podobnie jak u nas, poprzedza postępujący proces starzenia się. Początki zmian związanych z tym naturalnym zjawiskiem pojawiają się już w wieku 5 do 7 lat. Stopniowo obniżają się zdolności do regeneracji wszystkich tkanek, a także możliwości adaptacyjne ustroju. Znaczącą rolę w postępowaniu procesu starzenia się ma działanie wolnych rodników, na które coraz bardziej jesteśmy narażeni wraz z postępem cywilizacji. Istotną częścią procesu starzenia się jest tak zwane starzenie immunologiczne. Z wiekiem upośledzeniu ulega odporność komórkowa i humoralna. Oznacza to, że organizm starszego psa coraz słabiej broni się przed zakażeniami. Natomiast rośnie ryzyko rozwinięcia się schorzeń, w których układ odpornościowy może atakować własne tkanki. Ale co właściwie możemy zrobić, aby nas pies żył dłużej? Wbrew pozorom, bardzo wiele. Prawdopodobna długość życia psa, owszem, jest w pewnym stopniu uwarunkowana genetycznie, a po części może zależeć od zwykłego szczęścia lub jego braku. Ważną rolę odgrywają tu jednak czynniki środowiskowe, na które mamy ogromny wpływ. Pies utrzymany przez całe życie w dobrej kondycji, prawidłowo karmiony, ma większe szanse, aby dłużej opierać się procesom związanym ze starzeniem, niż zwierzak niedożywiony i zaniedbany. Istotne jest także zaspokajanie potrzeb gatunkowych zwierzęcia związanych z jego dobrostanem psychicznym. Stres i frustracja to czynniki, które mogą długofalowo sprzyjać obniżaniu sprawności organizmu, a więc przyspieszać zmiany związane ze starzeniem się. Pamiętajmy, że nadmiar bywa również niebezpieczny, jak i niedobór. Mowa tu głównie o nadprogramowych kilogramach. Nadwaga i otyłość u psów to bardzo istotne czynniki wpływające na rozwój wielu schorzeń, a co za tym idzie, na długość życia. Wysoka masa ciała to nadmierne obciążenie stawów. Ulegają one szybszemu zużyciu, a sprawność psa znacząco się obniża. Za tym idzie zazwyczaj obniżenie aktywności, a to kolejny czynnik, który jak w błędnym kole sprzyja postępowaniu tycia i wystąpieniu otyłości. Psy z nadwagą są narażone na wystąpienie chorób serca, nowotworów, cukrzycy i wielu innych problemów. Wszelkie zabiegi pod narkozą są u nich obarczone większym ryzykiem wystąpienia komplikacji, a takich zabiegów starsze psy mogą wymagać regularnie, choćby w celu usuwania kamienia nadzębnego. Chcąc przedłużyć życie swojemu psu, nie czekajmy na widoczne oznaki starzenia się. Dbajmy o jego dietę już za młodu. Kiedy nasz pupil zacznie wchodzić w wiek senioralny, szczególnie zatroszczmy się o odpowiednią podaż białka o wysokiej wartości biologicznej. Wspomoże to procesy regeneracji organizmu i dostarczy budulec do odnowy tkanek, nie obciążając jednocześnie narządów takich jak wątroba i nerki. Dbajmy o zapewnienie psu odpowiedniej do wieku i stanu zdrowia aktywności ruchowej. Pozwoli to podtrzymać sprawność układu krążenia oraz stawów. Codzienne spacery to podstawa. Nie wierzmy też popularne przysłowie: starego psa można, a nawet trzeba uczyć nowych sztuczek. Wysiłek umysłowy, nabywanie nowych umiejętności, wszelkie zabawy angażujące naszego pupila intelektualnie to najlepsze sposoby na przeciwdziałanie starzenia się mózgu. W ten sposób możemy znacząco zmniejszyć ryzyko wystąpienia demencji u starszego psa. Oprócz troski na co dzień, pamiętajmy o odpowiedniej dawce weterynaryjnej, dopasowanej do wieku i potrzeb zwierzaka. Regularne badania krwi, USG jamy brzusznej i echo serca pozwalają wcześniej wykryć wiele chorób towarzyszących procesowi starzenia. Dzięki temu możemy opóźnić i w pewnym stopniu kontrolować ich rozwój. To z pewnością pozwoli naszemu pupilowi dłużej cieszyć się życiem bez przykrych dolegliwości związanych z podeszłym wiekiem.